Cześć, 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 siemano, witajcie moi drodzy. Filmik jest luźny, chciałbym was zaprosić na taką luźną grę. Robię sobie misje fabularne w Twin Peaksie, już zrobiłem jedną część z dwóch. Muszę ukończyć albo zdobycie danych, lud na błyskawicy, ewentualnie walkę z burzą drugiej kategorii w strefie 100+. Nagrody całkiem fajne, legendarny główny ocaleniec i punkty ocaleńca 152 tysiące. Nie jest źle. Opłaca się to robić. Jest kilka misji, które mogę wykonać. Mam nadzieję, że ktoś je wykonuje. Wciskam znak zapytania. Postępy w zadaniu i zobaczymy. Zobaczymy. Ja korzystam akurat. Dobrze, mam to układane. Ja korzystam akurat z chwilki przerwy. Do meczu mam jeszcze troszeczkę. Wiem, że ten film pewnie pojawi się już w trakcie meczu, więc niewiele osób go obejrzy po wrzuceniu. Znaczy od razu po Przygotuj wrzuceniu, się ale na ważny alarm pogodowy. może jak się skończy mecz, to będzie będzie więcej chętnych do obejrzenia. Dobra. Mamy, tutaj ląduje. Ja mam dość dużo materiałów, także na farmienie niekoniecznie bym się Odejmuję skusił. wyzwanie. Mam cię. Trzeba delikatnie uciec, ale. Ale już sytuacja opanowana. Jak się zbiorą osy i to jeszcze żółte gazy tych czachomiotek, to naprawdę jest średnio przyjemne. Dobra, gdzie jest ten budynek? Ktoś tam już widzę, jest 2 na 125. Coś zaczynają budować? A, coś zaczynają niszczyć. Sprzątnąć tego gruchotacza! Ja go sprzątnę. Dobra, sprzątnięty. Fajny drop wyrzucił. Widzę, idą w tryb chyba oszczędny. Czyli. Wiesz co on tu kombinuje? Pierwszy raz widzę. A, to coś. Dobra, okej. Wiem co on kombinuje. Żeby tutaj tędy wchodziły po prostu i tu będą pułapki. Wiem, wiem. Widziałem już takie budowle. No ja wolę te takie większe piramidki, ale już skoro tak buduję, to nie będę mu wchodził w drogę. Po prostu popoprawiam to, co ma. Niech on tam kombinuje, skoro ma plan. O mój Boże. No to pierwszy raz widzę. No ale dobra. Człowiek się uczy całe życie. I widocznie teraz przyszła pora na mnie, że ja też się czegoś za chwilkę nauczę. Dobra, ziomek. Poprawiłem ci. Raz. Zaraz ci poprawię drugi raz. Tylko najpierw się rozprawię pustaczkiem. Oczyszczenie widoczności też to jest ważna rzecz. Widzę, że on tutaj już sobie też coś dalej kombinuje, to na razie nie będę mu wchodził, żeby nie przeszkadzać. A ty to spóźniłeś się na imprezę? Czy tu w tej jaskini jest jakaś fajna ruda? Nie za bardzo. Dobra, poprawmy jeszcze raz. Tam może po prostu przeciwko czachomiotkom takie coś buduje, co? Ciekawe jak to wymyślił. Dobra, zacznę dalej sprzątać. No nie, no znowu pustaki. Na poważnie. Pustaki!
dobra. Nie przeszkadzając mu już bardziej, znaczy bardziej, no nie przeszkadzałem. Usunąłem się w cień, on sam sobie to robił, ale ja zbuduję w takim razie co jakieś pułapki na trasie pustaczków. Tylko najpierw grubasy. A, nie wiem, czy wam się chwaliłem. Chyba nie. Chyba się wam nie chwaliłem. Wydałem bardzo dużo punktów doświadczenia na schematy, ale mam schemat już pułapki gazowej na 130. Mam też oczywiście na 106. Mam dwie. Tu mam na 106, tu mam na 130. Ta na 106 ma trochę lepsze perki. Znaczy jakby wyżej podbite. Natomiast ta troszkę słabsze, ale też oczywiście będę jedną i drugą inwestował. Zrobiłem ją po to, żeby pozbywać się tych mocniejszych materiałów, bo mi zaczynają pomału zalegać. I tak sobie tworzę. Pomalutku. Co jakiś czas stack pułapek. Ktoś tam na Storm Chesta woła. No to mu napiszę, że jestem w drodze. Zaraz tu wrócę. Ani, czy on już bije? Nie, nie bije. Dobra, to idę tam do niego. Daleko masz ten Storm Chest? Burza przybiera na sile. Nie za bardzo chyba. Chyba, że już stamtąd poszedł. Albo sam zabił. A nie, jest, jest tam cześcik. To co? Czemu poszedłeś? Jeden z naszych dronów został uszkodzony. Za długo czekałeś. Nie pozwólmy, żeby pustaki zniszczyły drona. Udaj się na miejsce wypadku. Te wiadomości są faktycznie tak czasami słabo widoczne, szczególnie jak ktoś jest czymś zajęty, farmieniem, budowaniem. Nie ma żadnego, przynajmniej ja nie wiem, może można ustawić jakiś dźwięk tej wiadomości, jak ktoś coś pisze z drużyny. I czasami faktycznie widzę, że ktoś coś pisał, ale dopiero na przykład 10 minut później, pod koniec misji. No dobra, to ruszajmy i idziemy budować z powrotem. Dawaj. Odpalaj, odpalaj gruby. Ninja buduje. Zbliżają się! Gdzie są dzielne? Można by to było oczywiście lepiej załatwić, tylko ja nie chciałem. Nie chciałem rzucać drugiej wieżyczki. Zawsze to się może przydać wcześniej czy później. Dobra, lecimy. Znaczy, w sensie, że ja lecę budować, bo jakąś obronę bym stworzył przed tymi pustaczkami. Dobra. Ciekawe, czy burza będzie zmieniać kierunek, bo już nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. Co tu w ogóle będzie szło, jaki żywioł i tak dalej. Myślałem, że to mnie atakuje. Bur straszny. Dobra.
nie! Jeszcze tak z ciekawości, to ma 18519 obrażeń, a to ma 15, czyli ta 130 jest zdecydowanie lepsza, mimo że perki ma gorsze. Ninja postawiła pułapki, nie przeszkadza mi to w ogóle. Mówisz serio? Niestety. Jak to się dzieje, że... Ach, no tak, bo ja mam na pułapkach niektórych mam ustawione zwiększenie wytrzymałości i jak stawiam pułapki, to życie danego, danej podłogi czy tam budowli ulega zwiększeniu. Nie, nie mogę. No dobra, nieważne. Tutaj dajmy odpychające. Wodnego chciałem strzelać tym. Wodnego chciałem strzelać grabarzem, czyli... Będzie rzeź! Czyli bronią ogniową. To nie byłby oczywiście najlepszy pomysł, na jaki wpadłem w życiu. Dobra, zobaczymy, czy tutaj to w ogóle przetrwa, no ale no... Zbudować można przecież to. Bez przesady. To tylko drewno. Nawet jak stracę, no to trudno się mówi. Tutaj może troszkę strzałek. Tu też może troszeczkę strzałek. Tutaj może... Właśnie nie pamiętam. No postawię ogniowe, chociaż jak przyjdą wodne potworki, to będzie to delikatna strata. Co prawda ogniowe pułapki zadają obrażenia wodnym, ale te obrażenia są zmniejszone. Zestrzelili. Balon wylądował. Chroń te dane! Polecę na górę, żeby przez przypadek bomby nie chciały we mnie strzelać. Bądź dzielny, porciku! Wycofajcie się! Ostatnia szansa! Nie, co to jest? Na poważnie coś takiego jest tutaj? No nie. Nie mogę na to patrzeć. A dobra, przyszedł. Dobra, buduję. Przecież to nie może tak być. Jakiś koszmar to był. Straciliśmy plik. No właśnie, no właśnie. Nie dziwię się. Taką budowlą. Jeszcze zastrzelili, zanim skończyłem budować, niestety. Więc cała ta budowla też nie jest... Znaczy, budowla w sensie pułapki. Nic z tego. Nie jest skończona. Tak, jakbym sobie tego życzył. Dobrze. Tutaj może postawię ścianę. Jak ktoś będzie zainteresowany wchodzeniem tędy, to pomogę mu spaść tam. O, zobaczymy, czy zadziała. Nie zadziałało. Muszę jakoś zrobić, żeby... No i zostawcie mnie w spokoju. Muszę spowodować, żeby jednak działało. Zbudujmy coś. Tędy, panowie. Straciliśmy klik. O nie, no przegramy to jeszcze? Boże, co za ninja, jak on to buduje? Atakują nasz fort. Wolę samodzielnie budować na tych misjach.
Albo w ogóle może... Żeby nie tracić czasu na budowanie tam, to tutaj zrobię coś takiego. Może one będą chciały sobie tamtędy chodzić. A chyba jednak nie. Rzucam wieżyczkę, bo to już czas najwyższy. Przejęcie pliku udane. Czy ktoś mi poda pomocną broń? No, ja. Gdzie jesteś? Już chyba wstał. Bierzmy się za nich! Mówisz serio? Dobra, wróćmy tutaj. Do góry! Sprawdzić, jak się sprawy mają. Dobra, są tu ludziki. To chyba pilnują. Te dane nieźle wyglądają. Ponosimy szkody! O nie, beczka. Prawie w nią strzeliłem, a nie, chyba nawet strzeliłem. Ważne, że sufit przetrwał. To jest najważniejsze w tej budowli. Kolejny plik. No dobra, jakoś idzie. Po wstępnych wpadkach dajemy radę. Póki co. Zobacz, o dobra, burza zmieniła kierunek. Teraz może się znowu wszystko popsuć. A, znowu stamtąd idą, no dobra. To będą wpadać na moje pułapki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zaczekaj, coś zastrzel albo napraw, bo mamy kłopoty. Dobra, idealnie zadziałało. Dobra, czas na kolejną wieżyczkę. Boss. Jak wy tutaj puszczacie bossa? Muszę stąd uciekać. Nie jestem przygotowany na walkę z bossem w tym momencie. Ale odpalę minigana. I może damy radę. O nie. Dogoni mnie, ale dobrze. Odgoniłem go troszeczkę, idzie sobie teraz naokoło. Dzięki, dzięki gruby. Naprawiamy tutaj. Postawię jeszcze raz coś takiego. Może pustaki będą bardziej zainteresowane chodzeniem tamtędy właśnie. Jeszcze ten boss żyje? Muszę iść zrobić z nim porządek.
Tutaj zostawię wieżyczkę kolejną. Dobra, tam go chyba ktoś... A nie, dobra, już nie, już ten. Już umarł boss. A, bo my chyba nie mamy w ogóle bazy budowniczego, to dlatego to tak umiera wszystko. Powinno być bardziej odporne, ale budowniczy bazy nie postawił. No ale cóż, trudno. Przejęcie pliku udane. Udało ci się zebrać część plików, nieźle. No, wygrana. O, łatwo nie było. Budowla faktycznie przedziwna. Dobra robota. Pierwszy raz coś takiego widzę. Tam w ogóle to wszystko niewykorzystane. Nie wiem po co. Ale najważniejsza wygrana, nieważne w jakim stylu, ważne, że wygrana. Piękne zwycięstwo, innymi słowy. I idziemy po nagrodę. Z mojej perspektywy mecz się zaczyna za 10 minut, za chwilkę zakończę nagrywanie i pójdę go oglądać. W międzyczasie będę go wrzucał, znaczy w sensie film będę wrzucał. Także nie wiem, albo... Ale nie, chyba nie będę ustawiał czasu, po którym ma się pokazać, tylko od razu. Jak się załaduje, to niech się pokazuje. No dobra, zobaczymy zresztą. Na pewno dzisiaj pojawi się ten filmik, skoro nie ma live'a. Skończył się ten już też event, znaczy skończył się event, trwa, tylko że ja skończyłem zadania. Więc postaram się od czasu do czasu jakiś taki luźny filmik nagrać, właśnie jak robię albo misję fabularną, albo misję na widolce. Zobaczcie, 27500. Punktów schematu. Przyda mi się, bo już mi zostało tylko 7000 po tym, jak podbiłem tą pułapkę na 130 poziom. 152 tysiące punktów ocaleńca. Wow. No, tą wrzucę chyba do księgi kolekcji, jeśli nie mam, a jeśli mam, no to na przepalenie oczywiście. I cóż tu jeszcze będzie? Kosa. Stworzymy schemacik. I epicki schemat. Młotek. No dobrze, moi drodzy. Kolejna część misji fabularnych. Nie wiem, ile do końca. Ale następnym razem dostaję schemat transformacji ocaleńca. Muszę ukończyć 3 misje walki z burzą trzeciej kategorii. Dostarczenia bomby. Lubię tą misję. Lub naprawy schronu. Też fajna misja. No dobra, no to co? Dzięki serdeczne. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i idziemy trzymać kciuki. Znaczy ja idę, a wy pewnie jesteście już w trakcie trzymania w momencie ukazania się filmiku. Pa, pa, pozdrawiam.